witajcie w sobotni wieczór 30 października. Nie to, że dopiero teraz się obudziliśmy, ale niestety z powodu problemów technicznych cały dzisiaj materiał poszedł się rypać. Dokładnie. Nagrałem dzisiaj, kurczę, materiału na cały odcinek i dupa. Nie będę wnikał. Wyszliśmy sobie na kolacyjkę. Piwko. Witajcie w niedzielę. Ostatni dzień października. Ostatnie godziny w Guayaquil. Ostatnie godziny w Ekwadorze. Czyli dzisiaj zjedliśmy ostatnią encebolladę. Ostatni spacerek po Maleconie. I idziemy na ostatnie americano nasze w Ekwadorze. Dzisiaj kupę rzeczy ostatnich. Tak się zastanawiamy, czy wszystko już mamy gotowe, przygotowane do lotu. Paszporty są. Testy PCR negatywne są. Kwestionariusze zdrowia w internecie wypełniane. Fejkowe bilety wylotowe zakupione. Kurde, niczym nas chyba nie zaskoczą na tym lotnisku. Tak myślę. Ekwador żegna nas piękną pogodą. Robi się już gorąco. Piękne słoneczko. Co? O drugiej, słuchajcie, check-out. Bierzemy Uberka. Jedziemy na lotnicho. Będzie gdzieś pewnie przed trzecią. Wylot 19:30. A to już jakoś tam damy radę na tym lotnisku. I słuchajcie, już nie możemy się doczekać. Machu Picchu, Kanion Kolka, Nazca. Będzie się działo. Myślę, że przez następne 2 miesiące będzie się działo. Już podjechaliśmy pod lotnicho. Tak się prezentuje Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Olmedo, tak. Do samolotu jeszcze mamy, słuchajcie, no 5 godzin. Co zrobić? Czekanie na lotniskach to też forma podróżowania. Uberek 2:30 spod naszego hotelu. Zaraz sprawdzimy. Mi pokazywał, aplikacja pokazywała 2:30. Pierwsze lotnisko, słuchajcie, gdzie ochrona wpuściła nas do środka bez pokazywania biletu wylotowego. A teraz na, przynajmniej tu wszędzie w Ameryce Południowej, Środkowej, nigdzie nie wpuszczali na lotnisko bez pokazania biletu. Tak, oprócz bezpłatnych kibelków, także możecie sobie wejść na lotnisko z ulicy. Co? O. 40 dolców. Także jakby ktoś chciał już na lotnisku brać suweniry, to oryginalna Panama 40 dolarów. Chyba oryginalna. Znaleźliśmy sobie taką miejscóweczkę, żeby przeczekać. Nie ma, to jest małe lotnisko, nie ma za bardzo miejsca, żeby nawet gdzieś usiąść sobie. A mamy, o, ładny widoczek. Potem pójdziemy coś zjeść. Tam jest część restauracyjna, nawet nie są
nie jest drogo jak na lotnisko, można coś tam zjeść, jakiś obiadek, lunchek za 5-6 dolarów. Także naprawdę nie jest źle. Więc co? 5 godzinek jakoś minie. W Peru są bardzo liberalni, także już na pokład samolotu trzeba mieć już tylko dwie maseczki, słuchajcie. Jakiś czas temu były dwie maseczki i przyłbica, także już nie jest źle, coraz lepiej. Kurwa, dwie maseczki, ja pierdzie. Witajcie w Peru, Lima. Chodziliśmy, szukaliśmy, pytaliśmy się, ale jednak nie da rady nic oprócz taksówki. Chcieliśmy zamówić Ubera, ale niestety, słuchajcie, na lotnisku karty są tak drogie, że się nie opłaca. Za 7 dni, słuchajcie, chcieli jakieś kurde 50 dolarów tam z jakimś tam internetem słabym, także babka nam po prostu powiedziała, że to w mieście trzeba zrobić. Także no, wróciliśmy się i zamówiliśmy taksi w korporacji, ponieważ tutaj taksiarze chcieli, słuchajcie, 80 soli. Sol jest 1:1 ze złotówką, a w korporacji w okienku 45. Także jedziemy. I jeszcze powiedz, że nas chciał... A, no to. No i słuchajcie, nasza dzielnia, nasz hotel, wieczorem, klimatycznie, my zawsze wybierzemy klimatyczny rejon. O, mamy tu jakiś sklep, patrz, mamy piękny, mamy owoce, mamy alkohol, o bycie, pięknie, no zaraz sobie coś kupimy nawet. Tak nas przywitał hotel. Drugi paszport. No. Wszędzie. Ole. Co jeszcze słabo ze sprzątaniem. Ale raz się boję, co to się będzie działo. Pierwszy listopada. Witajcie w Peru. Lima. Nie tak rano, bo 10:20, ale dopiero się zwlekliśmy. Prawdę powiedziawszy, głód nas chyba już zwlókł. To nasza dzielnia. To się nazywa Brenia, tak. To się nazywa Brenia. Wszyscy mówili, pisali, czytamy w internecie, że turyści zatrzymują się w takiej dzielnicy głównej turystycznej Miraflores. Dosyć daleko od centrum. Ale my oczywiście, jak zawsze, na przekór. W każdym mieście, czy to będzie wielkie miasto czy mało, raczej szukamy miejsca blisko centrum, takiego naszego śródmieścia. Bardziej klimatycznie, bardziej mi się wydaje, można poznać to miasto. A ze wszyscy trują, że niebezpiecznie. Już przymykamy oko na te gadania. Staramy się nie ryzykować, w nocy nie chodzić. Także dzień jest zawsze ok. Co? Lima e Clima. Wielkie miasto, słuchajcie, według
według gdzieś tam ostatnich danych 11 milionów ludności, ale może być bardzo mocno niedoszacowana, ponieważ jest od iluś lat niekontrolowany przypływ ludności z miejsc biedniejszych. Także nawet nie próbuję zgadywać, ile tu może być ludzi. Miasto położone nad Pacyfikiem. I co, słuchajcie, no będziemy je sobie razem zwiedzać. Zaczniemy pewnie od kącika gastro. O, tam coś widzę, jest jakiś Titos. Chicharrones, Titos. Czy idziemy w kierunku... Albo pójdziemy sobie w kierunku już centrum. Jesteśmy raptem iść koło kilometra od tego centrum, także bardzo blisko. A Miraflores, o której wspominałem, jest chyba no z 10 km, słuchajcie. Także za każdym razem jechać 10 km tylko po to, żeby wieczorem można było sobie wyjść i czuć się bezpiecznie, no to bez przesady. To co? Zapaliło się światło dla pieszych. A! Nie powiedziałem, że się od 2-3 dni zliberalizowały się troszeczkę zasady i można nosić jedną maseczkę. Natomiast pan jeszcze tutaj powiedział, że nie wie, jak jest w komunikacji miejskiej, że prawdopodobnie w komunikacji jeszcze trzeba nosić przyłbicę, ale prawdopodobnie nie, bo widziałem jeden autobus jechał i nie widziałem wszystkich ludzi z przyłbicami, tam niektórzy nosili. Także słuchajcie, no coraz lepiej. Jeszcze miesiąc temu trzeba było dwie maseczki i przyłbice. Teraz trzeba było cały czas dwie maseczki. Jeszcze do samolotu musieliśmy nosić dwie maseczki. A teraz, słuchajcie, nagle jedna. Tak się przyglądam, czy noszą wszyscy. No noszą raczej wszyscy, także chyba założę. Zobaczymy, jak to wygląda. Rozejrzymy się i będziemy wiedzieć, o co chodzi. A tak wygląda ichnie śródmieście. To jest kolejka do piekarni. Chyba lubią wypieki. Tu jest, słuchajcie, jakaś restauracja. Ale jak tu się wchodzi? Musimy sprawdzić. Na łańcuch zamknięte. Ceny w tej restauracji zaprzeczają trochę opiniom, że Peru jest jednym z najtańszych krajów w Ameryce Południowej. Ponieważ słuchajcie, patrzcie, desayunosy, czyli śniadanka są za 17 soli, czyli 17 zł. No to takiego to jeszcze drogiego to chyba nie jedliśmy. Oż kurde. Ja wolę zjeść już sandwicze. O kurde. No. Dobra, słuchajcie, zamówiliśmy sobie kanapkę. Mixto completo, czyli z hamonem, z szynką, serem i jajkiem. Zadychacza. I kawkę americano za piątaka. No zobaczymy, co to za kanapka. Nowość dla nas to Café Cortado. I zapytaliśmy się. To jest po prostu, tak to pan wytłumaczył, że to jest esencja kawowa z dodatkiem mleka. Wolimy nie sprawdzać. Czekamy na nasze śniadanie. A dzisiaj przecież jeszcze święto jest. Może być dużo rzeczy pozamykanych. Zobaczymy. No to jak na razie to chyba nasza największa wtopa kulinarna. Zobaczcie. Za 10 zł. Zadycha taki tościk. No ale pierwsze koty za płoty. Wszystkiego się nauczymy. Trochę widzę, daliśmy dupy. Bo 2 zł byśmy dali więcej i byśmy mieli
omlet z szynką i serem, dwa tosty i do picia albo kawa, albo sok z papai, albo sok z ananasa, albo surtido. Nie wiem, co to jest. Do wyboru. Wybieram. Chyba takim omlecikiem się bardziej najadł. Dobra. Pierwsze koty za płot. No, teraz to bym coś zjadł. O, tam zobaczcie, jest jakaś ciekawa knajpka. Nie widzę cen. A, jeszcze będzie okazja, żeby wszystko poznać. Nie ma upału. Teraz mi tak pokazuje, że jest 18 stopni, ma dobić do 20. Tak jeszcze trochę ubraliśmy się, jakbyśmy byli jeszcze w Guayaquil. Na króciutko, w sandałkach. Ale chyba nie zmarzniemy za mocno. Przed nami rondo z pomnikiem Francisco Bolognesi. A tam prosto, z tego co mapa pokazuje, już jest takie ścisłe, ścisłe centrum. O kurczę, jakiś politycy chyba jadą. Może Maciarewicz? No, tu już widzieliśmy, słuchajcie, 1/8 kurczaczka, tak? 1/8 kurczaczka z frytkami, sałatką za piątkę. A i ćwiartka z kurczaka i reszta to samo za dziesiątkę. Tak się zatrzymuję i patrzę na to jedzenie, bo kurde głodny jestem. Teraz coś jeszcze wsiądę. Dobra. Pan nas usilnie zapraszał, żebyśmy jednak weszli do autobusu i pojechali gdzieś tam, nie wiem, miał tabliczkę, nie pamiętam. Ankon jakaś. Tu też zobaczcie, jeżdżą te tak zwane metrobusy. Z tego co się dowiadywaliśmy, jest podobnie jak w Kolumbii, chyba i w Meksyku, czyli trzeba mieć kartę. Przejazd kosztuje 1,5 złotego, ale można też się po prostu komuś tam zapłacić. Z ludzi po prostu dać do ręki 1,5 i on ze swojej karty po prostu nas gdzieś tam odbije swoją kartą. O, tak powiem. No i to też w Kolumbii byli po prostu goście, którzy mieli naładowaną kartę i stali przed wejściem i po prostu płaciło im się, on tam wpuszczał do autobusu. Ale długi przystanek, o ja pierdolę. Sprawdzamy, po ile są soczki naturalne. Jeden? Dwa soczki? Tak, jeden soczek za... To jest gdzieś chyba 200 za złotóweczkę. Także jest chyba ok. A, dowiedzieliśmy się, że kartę SIM kupuje się tutaj w supermarketach. A jedynie jak chcemy doładować to w takich, tak, wszędzie w tych punktach takich małych. O! Jest jakiś supermercado chyba.
Wejdziemy. Wejdziemy. Solida, solida, a to jest... Byliśmy w Claro, ale tutaj w Claro ma problem dla obcokrajowców, bo muszą rejestrować gdzieś tam z paszportami, jakieś cuda na kiju. Powiedziano, że szybciej i pewniej zrobić to w Movistarze. Szukamy Movistara. Dobra, załatwiamy sprawę w Entelu, słuchajcie. To jest, wystarczyła tylko kopia paszportu. Za 20 zł mamy nielimitowane rozmowy, SMS-y. 4 giga chyba spokojnie wystarczy, nigdy nie przekroczyłem 4 giga w miesiącu. Dobra cena, wyjąłem 20 zł też. Gitara. O, słuchajcie, nie wkidmuchał. Mają moje odciski palców już teraz. Koniec. Doszliśmy już tutaj do, nie wiem czy ścisłego centrum, ale tu są jakieś budynki, instytucje rządowe. Ale słuchajcie, zanim zaczniemy to eksplorować, to chyba wrócimy się do hotelu i się ubierzemy, bo nie jest za ciepło. Oj, powiem wam, następne miasto z tych, to są tak brzydkie, że aż piękne. Tu też architekt by się złapał za łeb. Każdy budynek z innej parafii. Sporo na mieście Chińczyków. Praktycznie gdzieś tam na każdym kroku. Jeszcze sprawdzimy, jakie tu są ceny Chińczyków. W Ekwadorze nie były jakoś najtańsze i chyba nie najlepsze. Tak, niechcący sobie zrobiliśmy dłuższy spacerek do naszego hotelu. Po prostu źle skręciliśmy na tym głównym rondzie. Poszliśmy w inną stronę. Także teraz musimy nadrobić to. To były przykładowe ceny u Chińczyka. Czyli tak od 12 do 16 zł. Nie jest tak, powiem wam, na razie słodko, jak słyszeliśmy z tymi cenami. Jest po prostu normalnie. Doszliśmy do plazy San Martin, także już jesteśmy niedaleko Plaza de las Armas, czyli tego głównego, centralnego placu w Limie. Tu są jakieś spotkania. Jest popularne tutaj miejsce spotkań i wypoczynku. Naokoło jakieś klomby z kwiatkami w barwach narodowych, biało-czerwonych. Ich
cuando sale cualquier resolución, cualquier decreto relacionado a la educación, dice, siendo política de Estado, será esto, el otro, ¿o no? Ahora quiero responder a la pregunta que el hombre se hacía. Właśnie, sprzedaliśmy dolarsy w kantorze. Normalnie jest 3,99, ale banknoty poniżej 50, czyli my mieliśmy takie, bo w Ekwadorze hulają tylko dychy 20 i mniejsze, już 3,98 i to był któryś z rzędu taki kantor, także no co kraj to obyczaj, że o jeden grosz do tyłu. Słuchajcie, a my już jesteśmy na takim głównym deptaku prowadzącym do Plaza Las Armas, więc już myślę, że dalszy ciąg będzie w następnym odcinku. A co? Pozdrawiamy i zapraszamy do oglądania najlepszych, najciekawszych miejsc z Limy. Na razie.